Sara powiedziała, Bóg dał mi powód do śmiechu. Te słowa z pierwszej księgi Mojżeszowej, z 21 rozdziału, witają nas jako hasło miesiąca lutego. A jakie słowa daje nam przewodnik z Biblią na co dzień na pierwszy dzień tego miesiąca? Zobaczmy, drodzy. Pierwsze z nich to słowo z księgi proroka Zachariasza, gdzie w pierwszym rozdziale, trzecim wierszu, tak czytamy. Nawróćcie się do mnie, mówi Pan zastępów, a ja zwrócę się do was. Zaś drugie słowo to fragment z drugiego listu apostoła Piotra, gdzie w trzecim rozdziale, w dziewiątym wierszu, tak czytamy. Pan okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. Drodzy, dość często lubię mówić o Bożym Słowie jako o lustrze, ale takim szczególnym lustrze, w którym nie przeglądamy się zewnętrznie, czy marynarka pasuje, czy koszula pasuje, czy uczesanie jest właściwe, czy makijaż jest dobry. Oczywiście, jeśli ktoś maluje się, tak, czy stosuje makijaż, powiem szczerze, nie jestem w tym temacie żadnym ekspertem. Natomiast jest to szczególne lustro, które pozwala nam wejrzeć w siebie, zobaczyć to, jacy jesteśmy, przejrzeć nasze myśli i pozwala nam skonfrontować to wszystko z tym, co znaczy być dobrym człowiekiem. Ale dzięki Bożemu Słowu możemy też zaglądać trochę jakby przez okno, spoglądając na Boga. Na tyle, na ile Bóg pozwala się poznawać, na tyle, na ile Bóg zaprasza nas, na tyle, na ile nasza myśl, nasza logika jest w stanie pojąć Boga. I dzisiejsze słowo odsłania nam Boga, który jest cierpliwy. Boga, który nie chce, by ktokolwiek zginął. I kiedy myślę o cierpliwym Bogu, to muszę powiedzieć, że mam takie dwa obrazy, które chcę wam przedstawić. Pierwszy z nich to obraz rodzica, który uczy dziecko jazdy na rowerze. Myślę, że albo sami macie taki przykład, albo gdzieś widzieliście, bo często kończy się to tym, że dziecko płacze, ciska rowerem, mówi, że już nigdy nie wsiądzie na rower i wtedy gdzieś rodzic pociesza, prowadzi, wtedy nie krzyczy, ale chce i cierpliwie po raz kolejny próbuje zachęcić, by dziecko siadło na rowerze i spróbowało, w końcu samo mogło odkryć radość z jazdy na rowerze. A drugi obraz, który gdzieś pojawia się w moich myślach, to obraz, który jest związany z przypowieścią o synu marnotrawnym, ale nie chodzi mi tutaj ani o młodszego, ani starszego syna, ale o ojca. O ojca, który tak naprawdę myślę, że czeka. Nie wie, co dzieje się z jednym synem, obserwuje też drugiego syna, ale czeka, by jeden i drugi mógł w tym domu zaznawać radości. Jest gotowy bez względu na to, co stało się w życiu syna, przyjąć go ponownie jako tego, który jest współdziedzicem. I to jest cierpliwość Boża, cierpliwość względem każdego z nas. Bo Bóg nie chce, by ktokolwiek zginął, ale chce, byśmy wszyscy, każdy z nas, byśmy mogli zaznać radości w Bożym Królestwie. I to jest ta nadzieja, która płynie z dzisiejszego słowa. Mam nadzieję, że to jest ta nadzieja, która też wprowadza nas w ten miesiąc. Miesiąc, który zaczyna się zimowo, ale chyba nie powinna nas dziwić zima 1 lutego. Natomiast powinno nas radować Boże Słowo, które mówi, Bóg nie chce, by ktokolwiek zginął, ale cierpliwie czeka, byśmy wszyscy mogli wrócić na drogę, która prowadzi ku zbawieniu. Amen. Życzę dobrego dnia i dobrego miesiąca lutego. Zostańcie z Bogiem.